biurze, gdzie pracował, nigdy nie był lubiany, chociaż mógł uchodzić za wzór dla wszystkich. Nigdy nie spóźniał się do pracy, nie brał łapówek, ustępował starszym. Na jego biurku panował zawsze idealny porządek, nie załatwiał prywatnych spraw w godzinach służbowych, ograniczał rozmowy telefoniczne, nie pił i nie palił, chodził w służbowych za rękawkach, drugie śniadanie spożywał pomiędzy 10.15 a 10.32, nosił szary płaszcz, szary kapelusz i w ogóle był jakiś taki szary. W dyrekcji miał opinię dziwaka, chociaż wszelkie nudne formalności chętnie mu zlecano. Wszyscy bez wyjątku traktowali go jak powietrze. Aż pewnego dnia nie wytrzymał. Zaczął się notorycznie spóźniać, zaniedbywał obowiązki służbowe, codziennie jeżdżąc windą przez parę godzin w górę i na dół z sekretarką szefa. Na kolejnych piętrach rozlegały się tylko donośne och i ach licznie zgromadzonych pracowników komentujących aktualne pozycje i figury. A nasz bohater z dumnie podniesionym czołem opluwał gazetkę ścienną z wizerunkiem. Z uśmiechem na ustach boleśnie podszczypywał ogromny filodendron z trudem wykarmiony wspólną piersią kolektywu. Urządzał libacje alkoholowe z cieciem do późnych godzin nocnych, brał łapówki, gdzie tylko się dało, robił kanty i rozsiewał plotki. Ufarbował włosy na różowo, żuł Donalda, chodził w wytartych dżinsach i w ogóle był jakiś taki kolorowy. Z dyrekcji przyszedł awans. Wszyscy kłaniali mu się na korytarzu. Tylko coś dziwnego zaczęło się dziać z jego skórą. Nieco stwardniała. Zaróżowiła się. Nawet trochę przytył. Zaś dermatolog, do którego się udał, rozłożył bezradnie ręce i powiedział krótko: świnia.